Dzień dobry, dzieci. Wstać. Dzień dobry, panie nauczycielu. Siedzicie se. Tak jako każde rano, tak aj dzisiaj se zaśpiewamy na początku godziny. Co byście se tak chcieli zaśpiewać? Chcielibyście taką kościelę? Umiecie, kiedy rane stają zorze? Co? Kiedy rane stają zorze... To nie. To nie. Tego nie. To już my wczoraj śpiewali. Jadą dzieci drogą. Jak? Jadą dzieci? A umiecie to? Ja kapkę. No, Aniko? Panie nauczycielu, no, to już to bym grać na skrzypce. Ty to umiesz na skrzypce, no tak pójdź tu za groźną, to na skrzypcach. Tak będziemy jadą dzieci drogą. Dobre, tak Hanka będzie grać na skrzypcach. Skuś z tym smycem czekać, że to fakt umiesz? A, umie. Dobre, tak zaśpiewamy jadą. Ale u tego się nie będziemy. Wy się staniecie, a dupki szumiecie. Tak. Jo, po tą melodię. Umiemy? Ty to umiesz? Dwie zwrotki. Trzy, teraz. Vás pochvalit a oni vás tež polom. Sedíte se. No tam ti chlapci kapke by měli co dohrať. Aničko, to bylo ale pár zvládne. Ty umíš tak krásně hrát na... Bůh, to už bylo, že na ten... Ty ten lači ještě ani boročku nima. To už půjšalo v Zušku zahrať, což já. Díšo, teraz už povážem. Tlumočím obrozek. Díšo, ještě budeme učit o zvířatách. A ten patik, který tu cimi v rince, to je teď ze zvířinča. A to ještě vás nebudem pýtat, co to může být, a to až po tom, jak skončí celá ta impreza. Jo, on tu přinos taky obroz pro šacka. Tu na guře je knur, samec, a tu je mačora. To poznačí možná tu podle těch struků na dole. Nebudem ještě tam učit ani o ptoškách, ani o psách, o kocurách, o takých těch darných zvířintách, které jsou. Když to pevně chápete, co jsou. Když ještě budeme učit o taky ty počivé zvířata, tu potom je atlas, a z tego atlasu on tam zadujeme jakýsi pytania. Proponujem, aby mi to zrobili tak. Jo, budem vždycky pokazovat na tom obrovsku ty čenští čala a vy, bo už moče jakonši vědze, když česnou z dědiny, moče prošen tady mám, že tak veče to mluvíš odpovědat na to pytanie. No jasné. Tak co to může být tu nad tu nogou, tu v tyle, abo tu vpředku, zaž jak ta šíňa, tak se tam zgyb... No, Hania? Hania? To je kita. To je kita? Švíňa. Josef, čuješ, já o tebě. Jo, já švíňa o tebě, já. Ale já učitelů ani mohli vyleč. No boš kudu taky velký, dlouho chodíš do školy už. Musíš se mi pomoct. Vylaz, dobré. Vylaz, ty, Ada. Ale on nic nezrobil, to Josef. Jo, já. Ale ty kolego obražeš a ty kolegovi do šíni tu vyrobíš funu na šíně u mě, tež člověk tak jako ty. Za to ještě přijdeš tu klinčet na grochu. Ale pane učitelu, ty jsi ho nechčil. Nebedeme to komentovat, tu možnost. Sypěme a šadome. Krinkome.
Zaraz. Na to? Na grok klikej. No, ja ci pomogę z tym. Tak, ręce. Au. Niechłem ci na górę. Dłoniami na górę. Boli? Boli. Bo jakby nie bolało, to i nie powiedz. Boli, boli. A weź drgnie książkę. To są porządki. W klasie taki kolegę obrażać. No Haniczko, bo my tak przerwali, wiesz, tak było głupio teraz. Tak co to tu może być, to ta noga? No. Kita. Kita, no. Jakie te mięso? Dobre? Niedobre? Złe? A co się z tego robi? Co z tego robi mama doma? Co z tego mama może doma robić? Szlice! No ja w niedzielę, jak nic nie robimy, to dobrze jemy, że? Tak to ja. Także szlice. A teraz pokażę tu jeszcze na tym obrazku. Dej ten ciska. Co to może być? Tu taki to zakręcone na tym końcu, a tu w przodku. Albo tu, na czym to stowio, to prosiacko. Ja wiem. No Kasia, co to je? Pęknuj. Panie nauczycielu. Tebie się do ręce pytał. Panie nauczycielu. No. Tak to w zadku, tak to je kwostek. Kwostek, no taki skręcony, taki że? Aha, do spirali, no. A wiedziałabyś, co tak się z tego kwostka robi? Mało nie miała. No mocno tego mięsa nie ma, to jest prawda, ale co byś, do się to jeść? Ważnie. Nic to ja. Nie do, a tu ty, a to tu na te nogi, jako się ja. To... Panie nauczycielu, to są ratki. Ratki, no widzisz to. A już to mama kiedy robiła ratki? Juj, to jest strasznie fajne w kapuśnicy. No widzisz, to tak to znamy. Ty też do mamy myśpinie, tata prawił kurwa tym zapieranym bić, bo możesz pyrkę na pięć palców. Ty co też to po... Widzisz, my są w klasie, a ty tu weź... Co? Ja, za co? Ty takie moje opinie, że masz pyrkę na pięć palców. No a mnie posłucha, coś w tym powiedział, to już zapomniał? Że mamy myśpinie do mama. Powiedz tatowi, niech przyje do szkoły, że z nim zrobi porządek. No, u was to tam musi ale wyglądać. W przyszłym tygodniu we stronę o drugi popołudniu roczaku w szkole. To nie pójdzie. Co by tu nie szło? Wzięło to do lasa, beknął świnie, gojny go do pojdzie do aresku. No to są te porządki u nich tam doma. Siadaj na doławki. Dzień a się to nie powtarza. Dzień dobry, panie nauczyciel. Dzień dobry, witam was. A coś was tak przykludzą tu? Witajcie. Ja przyszła pytać, wiecie, bo ty nasz Adaś to taki tłok, no cały stary, wiecie, bo ja taką intelektualka, ale on taki, wiecie, no ja nie wiem po kim, no taki, gdybyście się nie obraził, panie nauczyciel. Prawda je wiedzą. Wiecie, no mi się świnia kapkę bulała, ale to nie wadzi, my ją kapkę zastrzelna kopiemy, no ale dobre. A to, ja to dla was, wiecie, gdyby to jako szło kapkę, żeby my to tak, aby z niego coś i było. No wiecie, już długo chodzi do szkoły, a nie idzie z tłoka moc tego dostać. Ja go prawie mną cały stary. Rośnie, można lepiej jeść ten browek w tym chlebie, ty z tej ławki się ta nie mógł dostać. Ale ja zaś na was będę pamiętać, jak. A coście to tu, a maso zaś się mieli sikownego? Ja, sikownego, ja stary kulka zabił, fajne, wszystko dobrze do panu przeszłoby, to jako, ja? Wiecie, z kiela tłuków my już tu wychowali poczciwych ludzi. Dobre? Dzisiaj ich cały świat zno, to on nie będę mianować. Ja sobie myślę, że ja z tego harama coś się wykrzesimy. Ja tak. Nie starycie się, starko. No, widzicie tak. Idzie się już tam po swojemu. Kurde, ale wiedzą, wiedzą co się patrzy. A rektorowi się pnie się wysłośka. To jest w porządku. No, ze zdechnią tego, ale dobre, to jest w porządku. Dziecka! Za chwilę będzie gimnastyka. Idzie się przewlekać. Uciekajcie. Oh,
Co trošku? Čest práci. Mám na vás dotaz. Ano. Řekněte, jak pokračují vaše přípravy na oslavu výročí Velké říjnové socialistické revoluce? Velké říjnové socialistické ano, revoluce? Ano, slyšela jste dobře. Výborně, pane řediteli, soudruhu řediteli, výborně jsme připraveni. Četla jsem to na nástěnce ve sborovně. Uvědomujete si, kolik máme hostů objednaných i přijedou sovětské delegace? Jste tedy připravena? Ano, máte žáky nachystali. Pojala jsem to jako stranický úkol. Správně. Já se přijdu někdy podívat. Podívat. Opravdu, jsem teda zvědav. Čekejte mě někdy na hospitaci. Mějte se hezky. Budeme se těšit, soudruhu řediteli. Čest práci. Здравствуйте, ребенки! Здравствуйте, товарищ учительница! Садитесь, ребенки! Сегодня я и будем учиться песню «Пустить, да будет солнце!» Да? Да! Да. Поставьте себе, что все таболи. Просим вас! Budeme měkčit. Měkčit. Budeme měkčit. Ty se zavěr, má matko, po tebe to bude pasovat, že? Do rytmu, ja? No. Tak nic. I raz, i dva, i raz, i dva. A. Soneční kruh, nebova kruh, tebo rysuno dva čišky. Narysoval on na listě i podpisal v notě, to stěhla bude slunce, tu stěhla bude něba, tu stěhla bude tvára, tu stěhla budu já, tu stěhla bude slunce, tu stěhla. Máte v pořádku tep? Určitě. Jste v klidu, v pohodě. Položím tedy dotaz. Opravdu jste to pojala za svůj stranický úkol? Stranický úkol, soudruhu řediteli. Já jsem to tedy poslouchal na chodbě, já jsem dojat. Opravdu? Něco takového jsem už dlouho neslyšel. To jste vy připravovala tady tuto mládež? Ano. Ribiata! Vám radice v naší škole? Dá! Všechno dá! Vy ljubíte svoji učitelnicu? Dá! Vyhradujete na Bělíka Jakťáborského socialistí Českého revolucího? Dá! Já vám tedy blahopřeji, že jste dostala do nich vše, co potřebuje mít mladý pionýr na oslavě Velké říjnové socialistické revoluce. Sluníčko, docenujte, zastav se
po hodině za mnou do ředitelny. Čekat je tam milé překvapení. Oh, dokonce z hodiny zbývá 10 minut. Prostudujte si Markse a Lenina. Pane řediteli! Pane řediteli! Ona zbukla, tata prav, že to je komunistická krona. Já, to je vás. Používám hlavu, hlavu. Hlavu. Hlavu.